powstał właśnie oto ten dom. A dlaczego on miał powstać? Kiedy Jan Długosz po raz pierwszy przyjechał do Wiślicy, zobaczył, że księża mieszkają rozsiani po całej okolicy i stwierdził, że nie sprzyja to pełnieniu ich funkcji kościelnych. Dlatego jego życzeniem było to, by zbudować taki właśnie dom dla księży. A został on zbudowany z kamienia, na zewnątrz widocznie jest kamień, dolna część, czerwona cegła, inaczej zędrówka, oraz pokryty został ceramiczną dachówką, która miała chronić przed pożarami, które w średniowieczu bardzo licznie występowały w średniowiecznych miasteczkach. A czemu Jan Długosz przyjeżdżał tak do Wiślicy? Czemu polubił? A ponieważ był on kustoszem tejże wysokiej, pobliskiej kolegiaty wiślickiej, jak również kanonikiem wiślickim, a jednocześnie w domu Długosza prowadził on szkołę dla synów szlacheckich, gdzie uczyli się m.in. sami synowie Jana Kazimierza. Także to pomieszczenie dla nas jest dostępne, dla nas zwiedzających, ponieważ kiedy 15 lat temu prowadzono tutaj remont, przy zbijaniu tynku odkryto oryginalne 15-wieczne polichromie, które są z przedniej sali, tylko zaproszę Państwa tutaj do przodu. Najcenniejsza polichromia, a również za najlepiej widoczna i zachowana, przedstawia Jezusa zmartwychwstałego, ukazującego dab swoje rany, wychodzącego ze studni z otchłani. Środkowa postać to sam Jan Długosz, który na tym białym paśmie wypowiada słowa Boże, zmiłuj się nad nami. Co ciekawe, jest to jedyny wizerunek Jana Długosza ukazanego jako młodzieńca. Zanim kobieta została zinterpretowana przez badaczy jako święta Helena. Obok polichromia, troszeczkę już niestety wyblakła i mało widoczna, ale możemy z niej ujrzeć. Środkowa postać, mężczyzna z brodą, lecz niestety nie wiemy, kim ten mężczyzna był. Po prawej stronie kobieta w chuście, zaś po lewej stronie wojsko, które podtrzymuje kotarę. A tą kotarą jest ta czerwona pozioma oraz pionowa oblamówka. Całość została zinterpretowana tak, że to wojsko ma na celu ochronę tego mężczyzny z brodą. Lecz jak wspomniałam wcześniej, niestety nie wiemy, nie udało się rozpoznać, kim ten mężczyzna mógł być. Jeżeli się odwrócą Państwo, ujrzą fragmenty dwóch polichrom. Pierwsza polichromia przedstawia Matkę Bożą trzymającą Dzieciątko Jezus w prawej ręce, co także jest rzadkie, ponieważ zwykle na obrazach trzyma ona Jezusa w lewej dłoni. Jak również polichromia, obok fragment polichromii, mężczyzna w motywach roślinnych, widok prawdopodobnie jest to Adam, poniżej kiść winogron, zaś nad nami znajduje się oryginalny 15-wieczny strop modrzewiowy z wypalanymi oraz malowanymi rozetkami, czyli tymi kółeczkami. A jak staniemy, czyli bezpośrednio nade mną, znajduje się herb Jana Długosza, wieniawa, a więc byk z kolczykiem w nosie. Budynek ten od 555 lat po dzień dzisiejszy pełni funkcję plebanii, a to znaczy, że mieszkają tutaj po dzień dzisiejszy księża. Wcześniej, kiedy ten dom Długosza powstał, mieszkało tu 24 księży. Obecnie jest to dwóch, proboszcz oraz wikary. Niestety dla odwiedzających jest dostępne tylko to pomieszczenie, w którym się znajdujemy, w sienia wchodzimy oraz weekend piwnice. Reszta to prywatne izby księży. Jeżeli Państwo wszystko obejrzą, zapraszam dalej. To polska amfora, czy też sprowadzona skądś? Polska.
To? Kto to jest? Co to za człowiek? Czy coś wiadomo? Niestety nie ja, Grzegorz. Niestety no, nie wiemy, do kogo należały te szczątki. Miednica oraz czaszka jest kobieta, reszta to po prostu dołączone już szczątki odnalezione tutaj przy cmentarzu, który znajdował się przy domu Bogosza. Także taki zlepek. Przyniosę Państwa pieniążki. Poczekają Państwo. Tak. Do